Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach. Powolutku kończy się zima i jak co roku przychodzi pora na szykowanie motocykli do nowego sezonu. Teraz mam wreszcie miejsce, w którym mogę Wam pokazać i na spokojnie omówić, jak to mniej więcej wygląda. Ciasne, ale własne. Kto nie wie, gdzie się znajdujemy, w opisie i w karcie w rogu daję link do filmu, w którym szykuję te pomieszczenia od zera. Odcinek dla wszystkich, ale w szczególności dla osób, które oprócz samego bycia właścicielem motocykla chciałyby złapać orient, jak zacząć samodzielnie dbać o swoje maszyny, chociażby w podstawowym zakresie, bo na takich czynnościach skupimy się w tym filmie. Plusy dodatnie, działania własnymi ręcoma. To nie tylko znaczna oszczędność eciów peciów, ale również bezcenna świadomość tego, co, jak i czym ma się zrobione. Wielu osobom taka samodzielność i własnoręczne dbanie o swoje perełki daje również po prostu satysfakcję. Po wstępnym przejrzeniu motocykli mam już listę rzeczy, którą musimy wykonać. W tym odcinku zajmiemy się tryplakiem oraz dużym KTM-em. Triumph potrzebuje nowego oleju, filtra powietrza oraz nowych opon. Stop it. Get some help. W pomarańczy również musimy wymienić olej, filtr oleju oraz filtr powietrza. Oh yes. Dodatkowo założymy nowy łańcuch i ślizgacz łańcucha, zębatkę oraz damy nowy płyn hamulcowy zarówno z przodu jak i z tyłu. Zajmiemy się również dwoma niewielkimi, ale irytującymi problemami, z jakimi ten motocykl został kupiony, czyli uciekające powietrze z przedniego koła oraz zerwany gwint w ramie motocykla, przez co nie trzyma prawidłowo lewej strony siedzenia. Trochę tego jest, ale nie chcę rozbijać tematów na 20 osobnych filmów, tylko dać Wam cały zbiór w jednym. Do wszystkiego oznaczam Wam rozdziały, żebyście mogli sobie w łatwy sposób znaleźć co potrzeba i skakać między tematami. Spis treści znajdziecie również w opisie. W tym miejscu lądują serdeczne podziękowania dla partnera tego odcinka, firmy Neo Tools, którzy zapewnili narzędzia do zrealizowania tego nagrania i dzięki uprzejmości których udało mi się także zorganizować dla Was eleganckie zestawy narzędzi na start. Taki sprzęt znacznie ułatwi Wam rozpoczęcie swojej serwisowej przygody i samodzielne podjęcie się wielu czynności, które pokazuję Wam w odcinkach LPG. W walizce znajdziecie m.in. małą i dużą grzechotkę, plus przeduszki i przeguby, klucze nasadowe, imbusowe, bity i osobny uchwyt wkrętakowy do nich, klucze płasko oczkowe i nasadowo-przegubowe. W sumie 77 elementów, które w połączeniu ze sobą dają już sporo możliwości podziałania przy niemal każdym motocyklu. Być może są wśród Was osoby, które to pamiętają. Ja sam zaczynałem dłubanie przy swoim pierwszym motocyklu 7 lat temu od sporo mniejszej i gorszej walizeczki, także jedyne co pozostaje to chęci do roboty, których niestety nie można kupić za pieniążki ani dać nikomu w prezencie. Szczegółowe informacje oraz warunki rozdania narzędzi znajdziecie w opisie pod tym filmem, a teraz przystępujemy już do pracy, bo lada dzień mamy lecieć w pierwszą trasę, a tu nic nie porobione. Jako że konieczność do pompowywania koła niemal każdego dnia potrafiłaby wyprowadzić z równowagi nawet mnicha z Shaolin, to bierzemy się za to przednie koło poza kolejnością. Zwłaszcza, że nie przyszły jeszcze oleje i filtry. Koło zdjąłem z motocykla już wcześniej i sprawdziłem pod wodą, co mu dolega. Wykręcamy zaworek z wentyla i spuszczamy powietrze. Okazuje się, że po 20 paru tysiącach kilometrów powietrze ucieka już na wielu szprychach oraz w kilku miejscach przy feldze. Pora zajrzeć do środka i sprawdzić, w jakim stanie są opaska na nyple, wewnętrzna gumowa oszczelka oraz same krawędzie, gdzie opona klei do felgi. W tym przypadku ja używam własnej roboty dziadka do opon, którego budowę pokazywałem Wam w poprzednim odcinku LPG. Odklejamy opony od felgi. Do odklejenia opony można również użyć stopki drugiego motocykla, zacisków, montażownicy lub teściowej. Tylko pilnować, żeby wlazła girą na samą oponę, nie na felgę, bo już nikt Wam tego nie naprostuje. Przyjrzyj się mojej teściowej. Swojego dziadka robiłem dokładnie pod tego typu twarde opony offroadowe ze sztywnymi ściankami bocznymi i sprawdza się tu bezbłędnie. Oponkę odklejamy oczywiście po obu stronach w kilku miejscach, żeby później mieć dużo łatwiejszą robotę. Nawilżamy gumę, mogą to być specjalne preparaty, mazidełko do zmiany opon lub chociażby woda z płynem, jak w moim przypadku. Zsuwamy obie krawędzie opony z rantu jak najbliżej środka felgi. Dzięki temu łyżeczki lub trytytki, jeśli ktoś nie ma łyżek, będą podchodziły nam pod nią bez żadnego oporu. Ja zmieniam łyżkami, bo zajmuje to dużo mniej czasu niż trytytki. Jeśli ktoś dopiero zaczyna i nie ma jeszcze wprawy, przez co boi się, że zadrapie sobie lakier na feldze, to może użyć opasek zaciskowych albo poćwiczyć najpierw na kołach, którym ewentualne ryski nie robią żadnej różnicy. Ja uczyłem się na kołach enduro. Jeśli jest to rzeczywiście jakaś dziewicza felga od motocykla, z którą musimy się obchodzić jak z jajkiem, to można dodatkowo użyć specjalnej podkładki ochronnej pod łyżkę, na którą dajemy największą siłę, lub nawet pod wszystkie łyżki. Mimo że robię to z czuciem, to stresu z tymi felgami nie mam, kupiłem je już podrapane i dodatkowo przerysowane, bo gościu przewrócił się na stacji benzynowej. Zresztą w ogóle odradzam mocne przywiązywanie się do lakieru na felgach, służących do jazdy po zbyrach, będzie Was tylko niepotrzebnie bolało serduszko. W każdym razie, wyciągamy krawędź opony nad rant felgi. Po połowie powinno iść już ręką. Używamy dwóch mięsnych montażownic, jakie dała nam Bozia, do zsunięcia opony z drugiej krawędzi felgi.
Przecieramy z grubsza wewnętrzną część felgi. Demontujemy wentyl. Wyciągamy gumową uszczelkę. Niestety nie jest ona w najlepszym stanie, zaczyna być na niej widać już ząb czasu. Wewnętrzna opaska na nyple też jest już w nie najlepszej formie, także wymienimy obie na nowe, wyczyścimy i nasmarujemy dokładnie krawędzie felgi i zobaczymy, czy to rozwiąże problem. Jest kilka sposobów na uszczelnienie felg szprychowych pod opony bezdętkowe. Najbardziej popularnym wydaje się być trwałe zalepienie ich jakąś wodoodporną masą typu klej polimerowy Sikaflex. Sikaflex? Lub inne tego typu. To, na co sporo osób zwraca uwagę przy takim rozwiązaniu, to co ze szprychami i centrowaniem kół. Nyple łapiemy wtedy na stałe i nie ma możliwości serwisowania kół. Widziałem, że jedni odpowiadają, że trzeba najpierw nasmarować czymś łby nypli, żeby klej nie łapał do nich, tylko dookoła nich. Inni odpisywali ludziom, że trzeba sobie wycentrować przed zaklejeniem i później już nigdy nie trzeba centrować, no bo są zaklejone. Oba rozwiązania nieco dyskusyjne, więc sprawdziłem sobie to, o czym ludzie piszą na jednym z nypli. Zakleić się jak najbardziej da, zakleić w sposób taki, żeby szprychy dalej swobodnie dały się serwisować, graniczy jednak z cudem i wymagałoby po prostu więcej czasu niż co warte. Inna sprawa, że przy ruchowym nyplu uszczelnienie klejowe dość szybko się wypracuje i zacznie puszczać. Także wygląda mi na to, że raczej albo rybka, albo pipka. W naszym przypadku na szczęście są to scenariusze rezerwowe, jak fabryczny sposób uszczelnienia nam nie wypali. Felgi szprychowe w KTM-ach typu Adventure mają specjalny odlew z dodatkową wewnętrzną szczeliną, w którą wciskamy dopasowaną do niej uszczelkę. W praktyce wiąże się to z koniecznością zakupu właśnie takiej specjalnej uszczelki, której nie zrobimy sobie z gumy od tanich majtek. Rozwiązanie owszem wygodne, ale niestety nie najtańsze. Bardzo dokładnie czyścimy całą wewnętrzną część felgi, ze szczeliną włącznie. Sprawdzamy, czy wszystkie powierzchnie styku mamy w ładnym stanie. Tutaj wszystko jest ok, więc zakładamy nową opaskę zabezpieczającą uszczelkę główną przed nyplami. Szczelinę smaruję dodatkowo siuwaksem do montażu opon. Zakładam nową uszczelkę główną i wciskam jej ranty do szczeliny po obu stronach. Po upewnieniu się, że uszczelka dobrze siedzi na całym obwodzie, smaruję boki felgi siuwaksem już pod założenie opony. To samo robię z rantami gumy. Daję odrobinę kleju do gwintów, zakładam wentyl przez opaskę i przez uszczelkę z powrotem na swoje miejsce. I dodatkowo uszczelniam miejsce styku, jak już i tak mam tego Sikaflexa otwartego. Zakładam oponę na felgę najpierw po jednej stronie, drugą stronę naciągam łyżkami. Jeśli łyżka zaczyna iść za ciężko, to się z nią nie siłujcie na hama, bo podrapiecie felgę. Przepracujcie ponownie całą gumę dookoła, solidnie ją ugniatając i łyżki powinny zacząć lżej chodzić. Wkręcam zaworek do wentyla i nabijam ciśnienie. W połowie drogi odbijam sobie parę razy koło ziemi. Czasem pomaga to dobrze usiąść oponie na feldze. Oponka nabita, idziemy pod wodę. Wychodzi na to, że pomogło. Powietrze nie ucieka nam już przy żadnej ze szprych, ani przy rancie felgi. Jak będzie się coś działo, dam znać w następnych LPG. Przed założeniem koło zostawiłem jeszcze dodatkowo na dobę pod obserwacją. Poprzednio potrafiło uciekać nawet ponad jedną atmosferę na dobę. Teraz ciśnienie nie zmieniło się, także pozostaje założyć na motocykl i trzymać kciuki, że będzie ok. Montaż kół pokazywałem Wam już wielokrotnie, także nie będę mocno komentował. Przypomnę tylko, że hamulce łapiemy śrubami najpierw nie do samego końca, dokręcamy je dopiero po zaciśnięciu klocków na tarczy i zablokowaniu klamki hamulca w pozycji zaciśniętej. Śruby dolne lagi, te zaciskające się na osi, dokręcamy dopiero po tym, jak trochę popracujemy przed nim zawieszeniem. W ten sposób będziemy mieć pewność, że lagi zostaną dokręcone w odpowiednim dla siebie miejscu na osi. Kończymy biżuterią i gotowe. W międzyczasie przyszły nam już wszystkie graty, także jedziemy z całym tryplakiem, a później wrócimy do pomarańczy. Zaczynamy od wymiany oleju, filtra oleju i filtra powietrza. Oleju nie spuszczamy na zimno, najpierw odpalamy motocykl, żeby oliwa złapała temperaturkę, co spowoduje, że będzie nam lepiej spływała. Zdejmujemy dolną osłonę silnika. Podkładamy naczynko, w które będziemy zlewać stary olej. Odkręcamy śrubę spustową oleju i spuszczamy go do miski. Czyścimy śrubę spustową i dobieramy nową miedzianą podkładkę.
Odkręcamy stary filtr oleju. Filterek tego typu, czyli z nakrętką, odkręcamy sobie zwykłym kluczem nasadowym. Do odkręcenia filtra standardowego, czyli bez nakrętki, możemy natomiast użyć specjalnego klucza o dopasowanym rozmiarze, klucza pajączka, który zaciska się na filtrach w danym zakresie rozmiarów, lub odkręcić go w dowolny inny sposób, na przykład złapać wielką żabą lub nawet nawiercić otwór i wsadzić śrubokręt. Filtr i tak idzie na śmietnik. Stryplaka kapie jak z twojej starej po wizycie listonosza. Niestety ze względu na paskudną pogodę nie było jak motocykli umyć na zewnątrz przed serwisowaniem, także czyścimy to co potrzeba, żeby syf nam nie przeszkadzał w pracy i nie dostał się tam gdzie nie chcemy. Zamiast patrzeć jak resztki oleju skapują sobie do miseczki, my w tym czasie zajmiemy się filtrem powietrza. Wymianę filtra powietrza Triumph w Tryplach przemyślał wzorowo. W porównaniu z KTM-em jest to wręcz dziecinnie proste i to dosłownie. Zdejmujemy kanapę, skręcamy dwie śrubki trzymające bak i podnosimy go do góry. Wykręcamy wszystkie śrubki, pokrywki i boxa. Czego? Airboxa. Oraz wszystkie śrubki z kieszonki z komputerkiem. Zdejmujemy pokrywkę Airboxa i wyciągamy stary filterek. Filterek jeszcze w niezłym stanie, widać, że maszynka jeździ w eleganckich warunkach i taka jest też prawda, zasadniczo widzi tylko asfalt i ładną pogodę na pomikach i torach, przez co robi niewielkie przebiegi. Przy okazji tej wizyty posądam w Airboxie. Zakładamy nowy filterek do sklepu i ścianie zakrywamy pokrywkę. Przykręcamy uchwyt z komputerkiem. Wreszcie przykręcamy z powrotem pokrywkę Airboxa. Te śrubki są w plastiku, tak kruczym udarowym, tylko i delikatnie łapiemy. Dokręcamy zamiast ręką, stuciem lub jak nie ma zaciucia, to na około 5 newtonów kluczem dynamometrycznym. Jakim? Dynamometrycznym. Aha. Puszczamy bak i przykręcamy go śrubki na swoje miejsce. Zakładamy kanapę i gotowe. Proste jak sikanie. Ale przecież ty nie potrafisz jeszcze tak naprawdę sikać, bo na razie dobrze nie trafiasz. Ale przynajmniej nie wymienić filtr powietrza. Co miało spłynąć, już spłynęło, wracamy do wymiany oleju. Zużyty olej przelewam do pojemnika, który oddaję do przoku. Sprawdzamy z jaką siłą producent zaleca dokręcać śrubę spustową i dokręcamy ją kluczem dynamometrycznym. Podkładkę śruby smarujemy nowym olejem. Bierzemy nowy filterek i jego uszczelkę również tak samo smarujemy. Ja filtry zewnętrzne dokręcam zawsze ręką. Oczywiście możecie założyć na dynamo klucz do filtra i pojechać newtonami z książeczki. Tryplak łyka 3,2 litra oleju przy wymianie z filtrem. Kupiłem nową bańkę, ale zostało mi jeszcze trochę świeżej oliwy z poprzednich wymian. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że mam go w sumie jeszcze 1,6 litra. Także zmieszam sobie równo pół na pół, 7,100, 10W40 z tym samym 7,100, ale 10W50. Czyli na ten sezon będziemy mieć 10W45. Odkręcamy korek i zalewamy nowy olej, sprawdzając co jakiś czas, ile już wlaliśmy, żeby nie przelać. Jak będziemy mieli już wlane prawie wszystko, to zakręcamy korek w lewo i odpalamy na chwilkę motocykl, tak żeby zassało nowy olej do filtra. Upewniamy się, że tak jak zawsze, zaraz po odpaleniu motocykla gaśnie nam kontrolka oleju. Przy okazji sprawdzamy, czy nigdzie nam nie leci. Dolewamy resztę oleju, odpalamy na chwilę motocykl, gasimy, dajemy mu chwilę spłynąć i sprawdzamy na magnecie, jaki mamy poziom. Jesteśmy idealnie na środku pola, także w tym przypadku nie robimy nic więcej. Jeśli byłoby za mało, to po prostu troszkę dolewamy. Na koniec upewniamy się jeszcze raz, czy mamy wszędzie sucho. I jeśli jest ok, to zakładamy osłonę silnika i zamykamy temat. Pora na zmianę opon, zaczniemy sobie od tylnej. Zdejmujemy koło. Wkręcamy maksymalnie śruby napinające łańcuch, tak byśmy mogli całe koło posunąć sobie do przodu i go zdjąć. Wykręcamy zaworek wentyla i spuszczamy powietrze.
Niestety, takie sportowe oponki okazały się za miękkie dla mojego dziadka. Prasuje ją na zero, a ona dalej trzyma się krawędzi. Sprawę załatwiłoby pewnie dorobienie troszkę innego kopytka, ale niestety nie mamy teraz na to czasu. Te oponki odkleimy sobie w takim razie zaciskami i przy okazji w ramach ciekawostki sprawdzimy jedną rzecz. Czy podłużne rozcięcie opony na pół ułatwi cokolwiek przy jej zdejmowaniu? Oczywiście nie róbcie tego w domu, zwłaszcza jeśli nie jesteście jako tako obyci z narzędziami. Przy robieniu takich głupot można bardzo łatwo uszkodzić felgę. Wystarczy chwila nieuwagi i sporo pieniążków w plecy. Kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. No i po zbiorniczku. A taki był ładny, amerykański, szkoda! Oponkę mamy rozciętą i bierzemy się za jej odklejenie, wykorzystując sposób, który kiedyś Wam już pokazywałem, czyli zaciski. Po całym zabiegu mogę potwierdzić, że jakiekolwiek rozcinanie opony to całkowita strata czasu. Wszystko poszło identycznie jak bez rozcinania. Może samo zsunięcie na koniec było trochę łatwiejsze ze względu na dwa osobne kawałki, ale to nie jest aż tak kłopotliwe, żeby tylko po to specjalnie ją chlastać. Rozcięcie całej opony w poprzek dałoby pewnie inne rezultaty, ale jako że druty w rancie trzeba wtedy ciąć bezpośrednio na feldze, to na trzeźwo się tego nie podejmuję. Koniec eksperymentów, zakładamy nową oponę i robimy drugie koło. Na razie nie zakładamy jeszcze koła na motocykl. Oba kółeczka już gotowe, w motocyklu drogowym po zmianie opon wypadałoby je jeszcze wyważyć. Wyważarki się na razie nie dorobiłem, także skoczymy sobie do jakiegoś zakładu w okolicy, który ma wyważarkę dynamiczną. Oponki już wyważone, skasowane po 25 zł za koło, czyli 5 dyszek za całą przyjemność. Dajcie znać, czy to dużo, czy mało za taką usługę. W każdym razie poszło bardzo sprawnie, pozostaje założyć koła z powrotem na motocykl. W każdym motocyklu znaczniki naciągu łańcucha są nieco inne. W tryplaku mamy takie kropeczki i ustawiamy naciąg tak, by po obu stronach ich pozycja była identyczna. Tylne koło siedzi, teraz przód.
Po tym całym macaniu zmywam jeszcze tarczę. Na koniec podłączam tryplaka do soku, żeby się nabił przed sezonem. Przechodzimy wreszcie do serwisu dużego miśka. Zaczynamy od oleju i filtra oleju. Mimo że motocykl jest zupełnie inny, to główne zasady wymiany oleju, jakie pokazałem Wam już przy tryplaku, pozostają właściwie bez zmian. Jedyne różnice, jakie między tymi motocyklami występują, to że ten korzysta z filtra wewnętrznego, ma dwie śruby spustowe zamiast jednej, a poziom oleju sprawdzamy w okienku zamiast na bagneciku. Jest to większy silnik, więc potrzebuje też trochę więcej oleju. Dokładnie 3,6 litra, reszta praktycznie bez zmian, więc zrobimy to sobie w nieco szybszym tempie. Dokładnie czyścimy siateczki i magnesy, które znajdują się w środku tych filterków. Dobieramy nowe o-ringi do śrub spustowych i pokrywki filtra oleju. Tak jak wspomniałem wcześniej, w tym przypadku do sprawdzenia poziomu oleju wykorzystujemy okienko. Jesteśmy prawie po środku zakresu, czyli niemalże tak jak powinno być. Dolewamy jeszcze parę kropel, żeby wyjść na miarce na ździebko ponad połowę. Wszędzie ładnie sucho, przykręcamy płytę i gotowe. Teraz zrobimy sobie hamulce. Nie przejmujcie się tym, że bak jest już zdjęty. Musiałem pozmieniać trochę kolejność rzeczy, w jakiej Wam pokazuję, co robię, żeby wszystkie z nich były pokazywane od początku do końca, a nie na raty. Zaczynamy od podłożenia papieru. Pilnujemy, żeby płynem nie lać na inne części motocykla, a jak już się tak stanie, to nie zapominamy tego zmyć. Malowane elementy nie lubią płynu hamulcowego. Odkręcamy dekielek i wyciągamy gumową uszczelkę. Wymianę płynu hamulcowego zawsze robiłem standardową metodą, wykorzystując wyłącznie pompy hamulcowe motocykla. Tym razem, by przyspieszyć cały proces, użyjemy sobie pompki ręcznej, która ma opcję wytwarzania podciśnienia. Jak już i tak to robimy, to pokażę Wam i króciutko omówię oba sposoby na przednim i tylnym hamulcu. Usuwamy stary płyn ze zbiorniczka, ja używam pompki podciśnieniowej, można również strzykawką albo nawet papierem. Robimy to, żeby mieć mniej brudnego płynu do przeciągania przez cały układ. Od razu dolewamy świeżego płynu, jeśli naciśniecie klamkę hamulca na pustym zbiorniczku, zapowietrzycie układ i wydłużycie niepotrzebnie całą robotę. Zaczynamy od zacisku, który ma najdłuższą drogę do pompy, zdejmujemy gumkę, zakładamy klucz na zaworek i naciągamy żyłkę od pompki. Ja dorobiłem sobie swoją o trochę mniejszym przekroju, która przylega sporo ciaśniej. Na w dalszym ciągu zamkniętym zaworku robimy podciśnienie i dopiero wtedy go otwieramy. Zasuwamy z pompowaniem, aż w żyłce zacznie nam płynąć świeży płyn. Pamiętamy, że podczas przepompowywania będzie nam ubywać płyn w zbiorniczku. Sprawdzamy często i dolewamy. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że wciągniemy powietrze, wtedy będziemy zmuszeni zaczynać całą zabawę od nowa. Do układu, który nie jest zapowietrzony, taka pompka to super rozwiązanie. Płyn przeciągamy z 10 razy szybciej niż klamką. Jeśli układ mamy jednak zapowietrzony lub chcemy się upewnić, że nie mamy, to robimy metodą klasyczną. Żyłka do butelki, na zamkniętym zaworze pompujemy wielokrotnie klamką hamulca i zatrzymujemy ją maksymalnie wciśniętą. Otwieramy na moment zaworek, ciśnienie przepycha trochę płynu, zamykamy zaworek. Tym sposobem, jeśli układ nie jest zapowietrzony, w wężyku będziemy mieli sam płyn bez żadnych bąbelków powietrza. Korzystając z pompy podciśnienia, w wężyku jest taka dyskoteka, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy mamy jakieś powietrze w układzie, czy nie. Także samą pompką prawdopodobnie ciężko byłoby nam to skutecznie odpowietrzyć. Oczywiście
Oczywiście dobrym wyznacznikiem jest też praca samej klamki. Sam wiesz, bo masz już dobrze zakodowane w głowie, z jaką twardością powinna chodzić. Jeśli wyczujesz, że przy hamowaniu jest za miękka i helbę słabiej łapią, to może świadczyć o zapowietrzonym układzie. Jeśli pompujemy i nie widać żadnych bąbelków, a klama jest twarda jak należy, to mamy temat załatwiony. Zamykamy zaworek, zdejmujemy żyłkę oraz klucz i przechodzimy na drugą stronę. Po tej stronie robimy dokładnie to samo. Jedyna różnica to, że jeśli robimy to w pojedynkę, przepompowywanie lub odpowietrzanie ręcznie zajmie nam bardzo długo. Za każdym razem trzeba lecieć do klamki, podpompować, zablokować, wrócić do zacisku, odpuścić, zacisnąć i znów lecieć z powrotem do klamki. Zdecydowanie prościej wziąć w takim przypadku kogoś do pomocy. Ja robiłem to w nocy, także sobie elegancko polatałem. Po ostatnim pompnięciu uzupełniamy płyn w zbiorniczku do wyznaczonego poziomu, wkładamy uszczelkę i deklujemy. Tył jest prostszy od przodu, mamy tylko jeden zacisk i wszystko jest blisko siebie pod ręką. Papierek, odkręcamy dekielek, wyciągamy uszczelkę, odsysamy stary płyn, wlewamy nowy, zdejmujemy gumkę zaworka, zakładamy kluczyk i żyłkę, robimy podciśnienie, otwieramy zaworek i przeciągamy nowy płyn, nie zapominając o dolewkach. Teraz zrobimy jeszcze trochę drugą metodą, przeskakujemy żyłką do butelki, pompujemy mocno hamulcem nożnym i trzymając wciśnięty do oporu, otwieramy na moment zaworek kluczem. Ciśnienie przesuwa odrobinę płyn. Jeśli układ mamy zapowietrzony, czynności te powtarzamy, aż w żyłce będzie płynąć sam płyn bez żadnych bąbelków powietrza. Zamykamy zaworek. Uzupełniamy płyn w zbiorniczku do zalecanego poziomu i płyn hamulcowy mamy ogarnięty. Przechodzimy do wymiany filtra powietrza. Zdejmujemy kanapę i odkręcamy wszystkie śrubki plastików bocznych i owiewki górnej. Zamykamy oba kraniki pod zbiornikiem paliwa i zdejmujemy przewody paliwowe. Odłączamy przewód pompy i kostkę z zasilaniem. Na górze również zdejmujemy gumowe przewody i rozpinamy kostkę. Odkręcamy 5 śrubek trzymających bak do ramy. Zdejmujemy cały bak z paliwem. Wykręcamy wszystkie śrubki pokrywki airboxa i go otwieramy. Filterek, tak jak się spodziewałem, jest w słabej formie. Czyszczenie takiego filtra sportowego parę razy w roku słabo mi się widzi. Założony był KNN, wielokrotnego użytku, ale jak tylko się okazało, że na maszynach spędzamy tyle samo czasu poza asfaltem co na nim, wiedziałem, że trzeba będzie go wymienić na coś innego. Filtr sportowy tego typu średnio się nadaje na piachy, wodę, las i ogólnie w teren. Na szczęście swoje zadanie zrobił dobrze, w airboxie za filtrem mamy czyściutko. Teraz wymienimy go na filtr gąbkowy, czyli rozwiązanie podobne jak w chustce. Taki filtr możemy często płukać i nasączać olejem. Korzystając z okazji, że mamy dobry dostęp, zajmiemy się teraz tym zerwanym gwintem. Poprzedni właściciel lub ktoś, kto mu serwisował ten motocykl, uwalił gwint zarówno na śrubie, jak i w ramie, przez co praktycznie nic nie trzyma. Śrubkę zamawiam nową, cena jak na śrubkę paskudna, ale szkoda mi czasu na inne kombinacje. Jako że chcę się trzymać oryginalnej śrubki, to widzę dwie opcje z gniazdem i obie wymagają wiercenia. Albo obsadzimy nito nakrętkę pod nową śrubę, albo spróbujemy naprawić gwint tak zwaną sprężynką. Jako że mniejszy otwór jest potrzebny pod sprężynkę niż pod nito nakrętkę, to od tego zaczniemy. Większą dziurę w razie potrzeby zawsze zdążymy wywalić później. Najpierw rozwiercamy otwór odpowiedniego rozmiaru pod gwintownik. Następnie gwintujemy pod rozmiar sprężynki. Jeśli nie macie wprawy zrobieniem gwintów elektronarzędziem, to zdecydowanie polecam normalny uchwyt do gwintowników i ręczne kręcenie. Nie szkodzi również używanie oleju do gwintowania. Wkręcamy sprężynkę na całą głębokość nowego gwintu, wybijamy poprzeczkę i gotowe. Oryginalna śrubka chodzi bezbłędnie, także mamy kolejny temat z głowy. Wygląda na to, że zestaw naprawczy zdał egzamin. Wracamy do filtra. Filtr gąbkowy przyszedł już wstępnie nasączony, ale dałem mu jeszcze odrobinę świeżego oleju. Wkładamy go w ramkę i mocujemy na swoje miejsce, upewniając się, że prawidłowo przylega na całym obwodzie. Filtr mamy wymieniony, teraz szybciorem składamy wszystko do kupy, bo czeka nas jeszcze impreza na parterze.
Przechodzimy do trzech ostatnich tematów w tym odcinku, czyli do wymiany łańcucha, ślizgacza oraz zębatki. Luzujemy tylne koło i wkręcamy śruby napinające łańcuch. Demontujemy osłonę łańcucha, żeby nam nie przeszkadzała przy pracy. Druga sprawa, że jedna z jej śrub trzyma jednocześnie ślizgacz. Zdejmujemy osłonę przedniej zębatki. Żeby rozkuć łańcuch, przyda nam się tak zwana zakuwarka, która pozwoli na wyciśnięcie nitu z ogniwa i rozłączenie łańcucha. Co ważniejsze, dzięki niej będziemy również w stanie zakuć, czyli złączyć nowy łańcuch. Kajdan tak naprawdę można sobie nawet przeciąć szlifierką, jak ktoś lubi, nie ma znaczenia, musimy się go po prostu pozbyć. Szlifujemy łeb nitu na zero, tak żeby trzpień w zakuwarce miał dużo lżejszą robotę z wypchnięciem. Zakładamy zakuwarkę na ogniwo łańcucha, nastawiamy odpowiednią pozycję pod rozkuwaniem i wkręcamy śrubę z trzpieniem, wypychając tym samym przelotowo nit z ogniwa. Jak tylko nit wyjdzie nam w całości, łańcuch się rozepnie. Jeśli nie zeszlifujemy, to będziemy pchać trzpieniem taką wielką kluchę. Jeśli zeszlifujemy, wypychamy tylko gładziutki nit. Zdejmujemy stary łańcuch. Wykręcamy pozostałe dwie śrubki ślizgacza łańcucha. Żeby wyciągnąć i, co ważniejsze, założyć nowy ślizgacz, musimy zdjąć przednią zębatkę. Dokładnie czyścimy rejon, nowy ślizgacz zakładamy na czysty wahacz, żeby nam ładnie przylegał do powierzchni, a nie miał pod sobą kilogram smaru z syfem. Zestaw napędowy najlepiej wymieniać w komplecie. Ja testowałem sobie ostatnio nowe przełożenia i teraz już wiem, że najlepiej mi na zębatkach 16 zębów z przodu i 52 zęby z tyłu. Do takiej ilości zębów dobrałem teraz nowy łańcuch. Oprócz łańcucha wrzucam sobie świeży przód, tył zostawiam, bo jest praktycznie nowy. Wymieniam także podkładkę przedniej zębatki, ta aktualna jest już mocno sfatygowana. Na przód wlatuje teraz zębatka z takim dodatkowym gumowym tłumieniem, tak jak było fabrycznie w oryginale. Szczerze powiedziawszy, nie zauważyłem różnicy między stosowaniem takiej zębatki z gumą, a zwykłej. Może dlatego, że ta oryginalna była już nieźle wybrana, więc guma i tak nic tam nie dawała. A może dlatego, że po prostu nie ma wielkiej różnicy. Zobaczymy teraz na tej świeżej, czy będzie cokolwiek inaczej. Zakładamy nową zębatkę na swoje miejsce. Przekładam nowy łańcuch. Dokręcam zębatkę i zaginam podkładkę na śrubie. Łańcuch łączymy nowym ogniwem z zakówką. Odpowiednią zakówkę macie w pudełku z łańcuchem, jeśli nie, to trzeba sobie dokupić. Co do stosowania spinek-zapinek zamiast zakówek, to ja bym je mimo wszystko zostawił dla małych pojemności. Przy łańcuchach 525 i 530, silnikach powyżej 1 litra, chyba nawet producenci odradzają stosowanie spinek. Wiem, że niektórzy na to leją, bo przy spince nie trzeba wydawać kasy na zakuwarkę. Albo co gorsze, próbują nitować zakówki młotkiem i w rezultacie mają sztywne ogniwo ze spękanymi nitami i zmaślonymi o-ringami. Ja tam wam nie będę mówił, jak macie żyć. Przy swojej robocie pamiętamy tylko, że każdy łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Smarujemy nowe ogniwo z nitami siuwaksem dostarczonym z zakówką, smarujemy o-ringi i zakładamy po jednym na nity. Przekładamy nity przez dwa sąsiednie ogniwa łańcucha. Smarujemy i zakładamy kolejne dwa o-ringi na nity nowego ogniwa. Zakładamy i równo dociskamy zakówkę. Ustawiamy zakuwarkę w pozycji do prasowania i wciskamy zakówkę na nity. Sprawdzamy sobie średnią grubość kilku fabrycznych ogniw na łańcuchu i tej wartości się mniej więcej trzymamy. Nie wciskamy tego do oporu na chama, ile fabryka dała, bo zmaślimy o-ringi i nie będą spełniały swojego zadania. Jak jesteśmy już w prawidłowym zakresie, przechodzimy do nitowania. Ustawiamy zakuwarkę w pozycji do nitowania i zaciskamy nity, rozpłaszczając tym samym ich łuby. Ważne jest, by nie zanitować ani za słabo, ani za mocno. Gdy dowalimy je za mocno, nity nam popękają i w takim stanie mogą nie przetrwać ciągłego katowania na zębatkach. W książeczce od zakuwarki podają na przykład, że nity mają się spłaszczyć w zakresie od 0,15 do 0,2 mm w stosunku do pierwotnego wymiaru. Ja sobie dodatkowo sprawdzam wymiary kilku fabrycznych nitów, żeby wiedzieć, kiedy nie przesadzić. Ściskamy, aż łuby nowych nitów mamy równe i w prawidłowych rozmiarach. Naciągamy łańcuch. W tryplaku mieliśmy kropeczki, w KTM-ie mamy nacięcia na wahaczu i kopytku. Według nich ustawiamy sobie równe odległości po obu stronach, żeby tylne koło nie jeździło skosem. Na koniec pozostaje już tylko założyć osłonę łańcucha z powrotem na swoje miejsce.
Motocykle mam już względnie przygotowane do pierwszych jazd. Ogarnięte w samą porę, bo adventury za moment lecą już na wybrzeże. Teraz jeszcze musimy dokończyć silniki enduraków, bo mamy aktualnie jeszcze wszystko rozebrane. Jeśli macie jakiekolwiek pytania do następnych LPG, to piszcie śmiało w komentarzach pod tym filmem. Życzę wszystkim szczęścia w wyrwaniu walizeczek z narzędziami od Neo Tools oraz powodzenia w serwisowaniu swoich maszyn. Dzięki za oglądanie i do zobaczyska niebawem. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn, dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.